Miłosz Brzeziński w czwórce. Yeah, no tak, gol. Bo Maciek jest fanem tak dogrywania do każdego dźwięku, wiesz, tak ostatniego. Tak gol jak gol, ja tak sobie rozmawiam, to właściwie my chyba cię będziemy brali na komentarz do każdego tematu poruszanego w poranku, bo słuchajcie, tutaj o łosiach było dzisiaj mówione i o polowaniu. Miłosz tutaj bardzo interesująco przed wejściem na antenę swoje zdanie o polowaniach wygłosił, ale to przy innej okazji. Teraz polujemy na piłkę. Dobrze. Bo na tym właśnie polega, no, poniekąd mundial. Przynajmniej w przypadku niektórych drużyn, bo inne... nie są tą piłką zainteresowane. Ja oczywiście bardzo chciałam przeprosić Joasię, która się oburzyła, że to nie Szaranowicz komentuje mecze, tylko Szpakowski. Ja wiem, ale w FIFA zawsze to mówię, w FIFA komentują obaj, więc to jakoś zawsze jestem w stanie się wybronić. FIFA się bardziej liczy, bo tam bardziej Polacy lepiej grają. Zawsze. No właśnie, a propos Polaków, to jest taki wątek przy okazji tych mistrzostw. Mnie już trochę drażni ten dowcip, że właśnie Polacy od 8 lat nie wygrali chyba żadnego meczu tak na mistrzostwach, albo że właśnie plus jest taki, że nie przegramy żadnego meczu na tych mistrzostwach. Też. Dlaczego nas tak strasznie boli to, że nie ma tam Polaków? To coś nam zabrali? No to chyba normalne, znaczy ja nie wiem, no byś wolała, żeby wiesz, te... Może rozbierzmy to od takiej strony, takiej strony mniej oczywistej. Spróbujmy tym razem do tego podejść. Emocjonowanie się hobby jest bardzo fajnym zajęciem. Dlatego, że z jednej strony możesz się czymś silnie emocjonować, my to lubimy się silnie poemocjonować, a z drugiej strony w pewnym sensie nic nie szkodzi. Znaczy, nic się nie stanie. Możesz się emocjonować na przykład tym, że kleisz modele, ale jak ci odpadnie skrzydełko, to jakoś tam, że tak powiem, Bóg kotka nie zabije żadnego na świecie, tak? Albo idziesz na ryby i jak i niektórzy nawet chodzą im, jak te ryby biorą, to im to przeszkadza. A najlepiej, jak się tak siedzi, potem kurczę, nie brały, tak, a sobie na rybach posiedziałaś. Więc emocjonowanie się hobby jest taką bardzo fajnym zajęciem dla organizmu. No i pewnie byśmy się bardziej emocjonowali, nie da się ukryć, gdyby Polska jednak grała w tych mistrzostwach. I to nadal by nic nie szkodziło, bo my już jesteśmy przygotowani na to. Poza tym, co ważne i co ciekawe, ludziom w ogóle jest, zresztą warto zaobserwować to, na przykład patrząc na konkursy SMS-owe, telewizyjne, łatwiej się emocjonalnie połączyć z osobami, które mają przegrać. Czyli z takimi, które nie mają wygrać wcale. A propos Polski grającej na mistrzostwach, to teraz się dałeś tak do pieca. Znaczy nie grającej. Torować, że co, tak? Że łatwiej się... Łatwiej, jeżeli jak dopingujesz kogoś, kto jest faworytem i on przegra, to ten bilans emocjonalny jest taki niesympatyczny. Ale jak dopingujesz kogoś, kto ma dużą szansę, że i tak przegra, więc to jak przegra, to nie jest ci tak bardzo przykro. A jak wygra, tak, to w ogóle a jak wygra, to jesteś najszczęśliwsza. W związku z tym takim drużynom się zawsze tak łatwiej emocjonalnie dopinguje. Albo takim osobom, które mają tam tańczyć z różnymi innymi osobami albo śpiewać same. Moja mama, która nie jest jakąś fanką, ale w domu oczywiście mundial jest tam oglądany, powiedziała, że ona tak strasznie chyba będzie kibicować Brazylii, dlatego że tam jest taki kult tego futbolu, że tam się ludzie zaczną zabijać, jak ta Brazylia nie wygra i to jest trochę przerażające. Na to jestem ciekawa, co powiesz. Z takiego psychicznego czy psychologicznego punktu widzenia oni są inną kulturą, no ale tam zdjęcia, które oglądamy z Brazylii, gdzie jest bieda straszna, ale wszędzie są te boiska i tam wszyscy grają w tę piłkę nożną. To jest jakieś odkupienie w ogóle dla akurat tego narodu chyba. No jest z jednej strony tak, z drugiej strony jakiś kult taki parareligijny. Zresztą Ryszarda Kapuścińskiego Wojny futbolowe polecamy na tę okoliczność, bo one są poniekąd trochę o tym jak, że przyjeżdżała drużyna z jednego kraju do drugiego, to tam północy palili opony pod hotelem, żeby się nie wyspali, żeby przegrali, więc tam bardzo poważne to były zamieszki. To jest niebezpieczne jest. Tak, mocno, tak, no. To jest bardzo poważna historia z tamtych części świata. Oni bardzo poważnie do różnych rzeczy podchodzą. Mhm. Do religii zresztą swoją drogą też podchodzą tak emocjonalnie. I w tym przypadku to daje jakąś taką możliwość. Zresztą trochę w pewnym sensie te emocje i taka rywalizacja i takie traktowanie kogoś innego, że on jest gorszy, w przypadku sportu jest takie społecznie usankcjonowane. To znaczy ja mogę dopingować swoich, a kogoś tam gwizdać, żeby mu nie wyszło i tak dalej. Chociaż oczywiście my teraz już zmierzamy do tego, żeby wszystkich dopingować, bo my tacy wszyscy jesteśmy fajni, że gramy w tą firmę, piłkę, tak? Ale to jest trochę momentami wychodzi... To taki zły człowiek z nas wyłazi, tak? No, na mundialu. No, zły człowiek, no normalny, no jednak
jednak musimy mieć jakiś wątek rywalizacyjny, on się gdzieś musi przejawiać, tak? Znaczy to ciężko w życiu cały czas uważać, że wszyscy jesteśmy równi, w ogóle to mi jest wszystko jedno, ile inni mają, byle wszyscy mieli porówno. To jest w zasadzie, można by powiedzieć, na tle Europy często postrzegane jako polska taka natura, że uczciwie jest wtedy, jak wszyscy mają porówno. Ja rozmawiając z ludźmi z różnych części świata, nie zetknąłem się z tym sformułowaniem nigdzie indziej, tylko u nas, że jak wszyscy mają porówno, to jest wtedy okej. A nikt tak nie uważa. Nie, znaczy ja nie spotkałem, bo może ktoś uważa, ale akurat tak wyszło. My się spotykamy, moi drodzy, z Miłoszem w każdą środę. Dzisiaj też się spotkaliśmy, zagramy utwór, jeśli pozwolisz, o charakterze muzycznym. Chętnie, nawet się przygotowałem. Proszę. Rozmawiamy. Maciek Szał po prostu dzisiaj. Miłosz, zmieniłeś głos, jakiś taki masz dynamski wokal trochę. No właśnie nie mamy tych naszych sukcesów, my jednak strasznie lubimy takie sportowe nasze sukcesy. Każdy woli, jak jego drużyna tam gra, no to już mówiliśmy, a polska drużyna gra statystycznie gorzej niż powinna.